Jeśli chciałbyś sprzedawać w modelu dropshipping w Twoim sklepie internetowym na WordPress WooCommerce, koniecznie zobacz to wideo do końca. W tym wideo pokażę Ci, jak zaimportować produkty pliku w formacie XML bądź CSV właśnie do Twojego sklepu internetowego na WordPress WooCommerce. Pokażę Ci właśnie, jak zaimportować taki plik do Twojego sklepu na WooCommerce, dzięki czemu zintegrujesz swój sklep z hurtownią właśnie w modelu dropshipping. Pokażę to na przykładzie hurtowni Ptak, z której zaimportuję właśnie taki gotowy plik XML z ponad 17 tysiącami rekordów. Pokażę Ci, jak robić aktualizację tych produktów w Twoim sklepie na WordPress WooCommerce. A wszystko to przy użyciu dwóch wtyczek, które zainstalujemy właśnie w sklepie na WordPress WooCommerce. Jeśli temat dropshipping interesuje Cię, zostaw komentarz, będę nagrywał więcej filmów na ten temat. Ja nazywam się Dariusz Pichalski i jest to największy kanał o WordPress w Polsce. W opisie tego filmu znajdziesz link do moich autorskich kursów, m.in. właśnie do kursu WordPress oraz kursu pozycjonowania i SEO stron internetowych. Jeśli nie masz domeny oraz hostingu, również w opisie tego filmu znajdziesz link do CyberFox z moim kodem rabatowym, dzięki czemu ten hosting będzie sporo tańszy. A teraz już krótkie intro i zaczynamy. Aby zaimportować plik XML lub CSV z produktami do Twojego sklepu internetowego na WordPress WooCommerce w modelu dropshipping, wykorzystamy sobie dwie wtyczki. Wtyczka pierwsza jest to wtyczka WP All Import, import any XML or CSV file to WooCommerce, oraz wtyczka druga, która jest tak jakby dodatkiem do tej wtyczki pierwszej, która właśnie pozwala na import i właśnie konkretnie produktów do Twojego sklepu na WooCommerce i nazywa się Import Products from any XML or CSV to WooCommerce. Wtyczki są w wersji darmowej oraz w wersji płatnej. W wersji darmowej będziecie mogli zaimportować jedynie produkty proste, bez wariantów do Waszego sklepu na WooCommerce. Czym się różni produkt prosty od produktu z wariantami? Już śpieszę z odpowiedzią na przykładzie. Produktem w wariantach będą na przykład buty, gdzie mamy warianty w rozmiarach, tak? Jeden wariant to jest na przykład rozmiar 40, a drugi wariant to jest rozmiar 41. Produkt z wariantami to może być na przykład bluzka w rozmiarze L lub XL. Także w wersji darmowej zaimportujecie jedynie produkty proste. Ja tutaj będę importował produkty z wariantami, z różnymi wariantami, właśnie rozmiarami, więc użyję wtyczki w wersji Pro. Jeśli takiej nie masz, napisz do mnie maila, pomogę Ci zaimportować Twój plik XML lub CSV w Twoim sklepie na WordPress WooCommerce. Linki do tych obu wtyczek podaję oczywiście w opisie tego filmu. Dobrze, przechodzimy sobie zatem do instalacji tychże dwóch wspomnianych wtyczek i tak w zakładce wtyczki dodaj nową, dodamy sobie właśnie te dwie wtyczki i instalujemy sobie właśnie tę wtyczkę, klikamy włącz. I dodamy sobie kolejną wtyczkę, czyli to właśnie ten dodatek do tej wtyczki WP All Import, który pozwala nam na import produktów z pliku CSV, XML, produktów właśnie do naszego sklepu na WooCommerce w modelu dropshippingowym. Klikamy sobie tą wtyczkę, klikamy zainstaluj, klikamy włącz wtyczkę i tutaj mamy już właśnie zakładkę utworzoną tejże wtyczki, mamy All Import i tutaj mamy zakładkę New Import. Klikamy New Import, będziemy tworzyć właśnie nowy imporcik i tak, gdy macie plik danej hurtowni na przykład zapisany na dysku, należy po prostu kliknąć Upload a File i po prostu załadować z dysku Wasz plik XML bądź CSV. Natomiast ja bezpośrednio będę te produkty wrzucał bezpośrednio z linku, który hurtownia udostępnia, link właśnie do pliku XML, dlatego klikam właśnie Download a File i tutaj mam taką opcję From URL, czyli z danego adresu i tu wpisuję właśnie ten adres internetowy. Tutaj mamy właśnie adres do tegoż pliku, kopiujemy go sobie, jeszcze tylko sobie go kliknę, czy on się tutaj wszystko tak ładnie się prawidłowo otworzył. Taki właśnie oto zestaw, można powiedzieć, krzaków. I wklejam sobie ten link. Klikam Download. I tutaj mamy New Items, nowe rzeczy i Create New. I tutaj wybieramy sobie oczywiście
WooCommerce Products, produkty w naszym sklepie na WooCommerce. Następnie klikamy Continue to Step 2, przejdźmy do kroku drugiego. Wartości udostępnione w pliku XML, które no, definiują nasz produkt, tak? Czyli takie jak właśnie ID produktu, nazwa, atrybuty kolorystyczne, rozmiarowe, zdjęcia, ilości. I tutaj klikamy Continue to Step 3, klikamy następny krok. I tutaj po lewej stronie mamy, można powiedzieć, takie okienko przypominające troszkę dodawanie i edycję produktu w sklepie internetowym na WordPress WooCommerce, a po prawej stronie mamy te wszystkie właśnie wartości, które są w tym pliku XML udostępnione przez hurtownię w modelu dropshipping i teraz po prostu trzeba to ładnie tutaj sparować, tak? Czyli odpowiednie te rekordy, te wartości nanieść w odpowiednie pole. Pierwsza wartość to oczywiście tytuł, mamy tutaj name, przeciągamy trzymając lewy przycisk myszy, opuszczamy i tutaj mamy name. Dalej mamy opcję opis, czyli długi opis. Opis długi to jest description w moim przypadku, przeciągam go sobie tutaj. Dalej mam short description, czyli krótki opis, który jest zazwyczaj wyświetlony nad przyciskiem, nad ceną, nad przyciskiem dodaj do koszyka. Przeciągam ten short description i dalej mam opcję WooCommerce add-on, czyli te opcje WooCommerce'a. Pierwsze ustawienia główne, można powiedzieć general, mamy SKU, czyli ten unikalny numer produktu, przeciągamy ID product właśnie w to miejsce i tutaj mamy dalej regular price, czyli cena regularna do sprzedaży. Przeciągamy, tutaj właśnie mam tą regularną cenę z podatkiem, mam też cenę netto. Jeśli podajecie cenę netto, należy w ustawieniach WooCommerce'a oczywiście ustawić, że wasz sklep wyświetla cenę netto. Ja ustawiam tutaj regular price, czyli tą finalną cenę z podatkiem, final price with tax. Przeciągam w to miejsce, regular price. I tu jest taka właśnie też fajna opcja, adjust price. Rozszerzam ją i na przykład w moim sklepie marża będzie wynosiła 80%, czyli jeśli produkt kosztuje w hurtowni 10 zł, ja będę sprzedawał go za 18 zł, czyli dodam te 8 zł, 80%. I tutaj mogę te marże sobie ustawić, aby do tej ceny, tej finałowej, sklep tutaj mi dodał tęże marżę. I w tym celu wpisuję tutaj właśnie 180. Mam tutaj od razu wyjaśnienie, jak to działa. Także tutaj wpisuję 180 i do tej ceny będzie ta cena, ta marża naliczana. Dalej ważne ustawienia, product type, będzie to produkt z wariantami, ponieważ tutaj ta odzież będzie miała różne warianty, chociażby rozmiarowe. Także ustawiam product type na wearable product, czyli produkt z wariantami. Dalej mamy tutaj zakładkę inventory. Chodzi o to, że tu jest właśnie stany magazynowe. Jeśli nie wiecie, jeśli wasz angielski jest kulawy, nie jesteście czegoś pewni, macie taką opcję, takie rozszerzenie, translator do przeglądarki Chrome, gdzie możecie sobie po prostu przetłumaczyć daną stronę. I tak na przykład tutaj mamy właśnie zarządzać zapasami, zarządzać stanami magazynowymi, bo tutaj na przykład w tym pliku jest taki rekord, ilość. Jeśli byście chcieli na przykład zarządzać stanami magazynowymi, to możecie kliknąć tak i tutaj na przykład właśnie przeciągnąć stan magazynowy, ilość magazynu właśnie w to miejsce. Ja kliknę na nie. Pozostałe te opcje według uznania. Dalej mamy zakładkę wysyłka. Tu możemy wbić oczywiście wagę, wymiary danego produktu, jeśli takowe mamy. Jeśli wasze produkty są podzielone na klasy wysyłkowe różne, jeśli macie różne ceny wysyłek dla różnych produktów, tutaj możecie oczywiście te klasy też ustawić. Dalej bardzo ważna zakładka atrybuty. Atrybuty, czyli właśnie różne warianty w waszym sklepie na WordPress WooCommerce, modelu dropshipping. Ja tutaj mam w tym pliku podane, tu jest taka nietypowa sprawa, można powiedzieć, jeśli chodzi o hurtownię Ptak, ponieważ tutaj są dwa takie atrybuty, dwa takie warianty.
mamy kolorystyczny wariant, czyli dajmy na to, mamy sukieneczki, no dajmy na to w kolorze czerwonym i niebieskim i z tego możemy zrobić wariant do wyboru i mamy też warianty, jeśli chodzi o wielkość, tak, czyli L, M, S, XL, 38, 30, 40, ale hurtownia ptak tak jakby tworzy, nie tworzy na przykład, że mamy sukienkę i możemy wybrać wariant na stronie jednego produktu, tylko z każdego koloru tworzy oddzielny produkt, czyli na przykład nie mamy sukienka, gdzie mamy do wyboru wariant czerwony, niebieski, rozmiar 38-40, tylko hurtownia ptak nam tworzy tutaj, no nie wymaga tego od nas, ale na swojej stronie ma ustawione coś takiego, że jeśli mamy sukienkę na przykład w dwóch kolorach, to tworzy oddzielne produkty dla sukienki czerwonej, dla sukienki niebieskiej i dopiero wchodząc w dany taki produkt, czyli wchodząc w produkt sukienka niebieska, możemy ustawić atrybuty rozmiarowe. Ja tak tutaj właśnie zrobię. Mając tutaj właśnie ten atrybut, wpisuję tutaj atrybut rozmiar i tutaj odnajduję taki właśnie atrybut określający rozmiar danego produktu. Mam w tym właśnie wypadku atrybut size. Przeciągam go właśnie w to miejsce value. Te opcje domyślne, które tutaj są zaznaczone ptaszkami, zostawiamy. I tak jak mówiłem, nazwa produktu to nie będzie tutaj, bo zobaczmy, w moim rekordzie nazwa produktu to jest casualowy sweter bez zapięcia i gdybym chciał na przykład stworzyć produkt, gdzie będzie jeszcze właśnie dodany kolor, na przykład kaszalowy sweter bez zapięcia, kolor, no tutaj dajmy na to beżowy, to przeciągam sobie atrybut kolor właśnie w to miejsce title, przedzielę go sobie tylko myślniczkiem i wtedy utworzy mi nazwę produktu, nazwa produktu i kolorek, tak? W ten właśnie sposób. I teraz przejdziemy sobie płynnie właśnie do zakładki warianty. Stworzyliśmy sobie atrybuty. Mamy tutaj właśnie zaznaczone, że mają być w wariantach. Przechodzimy do wariantów. I tutaj są różne opcje, które twórcy tej wtyczki, no, można powiedzieć, zwizualizowali przykładami. W takiej najbardziej domyślnej opcji będzie to ta trzecia opcja. Przetłumaczymy ją sobie. Gdzie mamy właśnie napisane, wszystkie odmiany danego produktu mają taki sam tytuł jak produkt nadrzędny i tutaj tytuł produktu należy po prostu wpisać name. Natomiast w moim przypadku, tak jak mówiłem, tutaj będzie troszkę, można powiedzieć, dziwnie robione, no bo tak jak mówiłem, będzie to na takiej zasadzie, że tytuł danego produktu będzie jeszcze zaciągany z atrybutu, czyli kolorystycznie, czyli nie będzie sukienka w dwóch wariantach do wyboru, czyli w wariancie kolorystycznym i rozmiarowym, tylko będzie sukienka bordowa i tu dopiero będziemy mieli warianty rozmiarowe. Aby zrobić właśnie w ten sposób produkty, że dla każdego koloru będą oddzielne produkty, należy tutaj wybrać tę drugą opcję i w unique value przeciągnąć ID produktu. Kolejna sekcja, bardzo ważna, jest to sekcja images, czyli obrazki. I tutaj mamy domyślnie ustawioną opcję Download Images Hostels Elsewhere, czyli będzie nam właśnie pobierało z tego linku. I mamy tutaj ustawione Images. Przeciągamy sobie tęże sekcję. Możemy sobie przetestować. Obrazki zaczytały się. Ja tutaj też jedną rzecz proponuję zmienić. Skopiujemy sobie tę wartość i po Enterku tutaj napiszemy sobie Images 1, Images 2. I tak sobie, powiedzmy, ustawimy do images, no dajmy 8, tak, no więcej jak 8 zdjęć myślę, że nie będzie. Natomiast jeśli będzie mniej zdjęć jak 8, to oczywiście nie zaczyta 8, tylko tyle, ile w danym produkcie będzie. Dalej klikamy sobie preview test, podejrzymy sobie. Tak, zdjęcia zostały ładnie zaczytane. Dalej mamy opcje, tutaj te domyślne zostawiam tak jak są. Opcję SEO pomijamy, dalej wchodzimy sobie w zakładkę taksonomię, kategorie i tagi i oczywiście te kategorie sobie ustawimy. Domyślnie jest to opcja kategoria produkt z jedną kategorią, jeśli mielibyśmy produkt z kilkoma kategoriami. Należy oczywiście zaznaczyć, że dany produkt jest przypisany do kilku kategorii. Też tak się czasem zdarza, że produkt jest przypisany do kategorii, gdzie te kategorie mają po prostu jakąś hierarchię, tak?
dajmy na to spodnie, spodnie damskie, spodnie męskie, spodnie jeans. Tutaj mamy wtedy właśnie ten opcję drzewka, tak? W tym wypadku będzie każdy produkt będzie miał jedną kategorię. Tu odnajduję oczywiście w tym polu kategorię kategorii default name. Przeciągam, trzymając lewy przycisk myszy. Jeśli w danym takim pliku XML bądź CSV skrótowni dropshippingowej miałbym też na przykład tagi produktu, to możemy sobie oczywiście tutaj zaznaczyć tagi i również je przeciągnąć. Kolejna bardzo fajna i ciekawa opcja jest to Other Product Options i tutaj mamy post status. Jeśli takie te produkty, jeśli te produkty zaimportuję, one będą miały domyślnie opcje opublikowane, czyli będą już te produkty widniały w Twoim sklepie na WordPress WooCommerce. Ja tutaj właśnie rekomenduję ustawić draft, czyli będą miały status szkicu. Możemy je wtedy przejrzeć, czy wszystko się dobrze zaimportowało i wtedy taki produkcik czy produkty opublikować. Możemy też ustawić datę publikacji. Możemy ustawić, czy komentarze mają być włączone, czy wyłączone dla danego produktu, czy trackbacki i pingbacki również mają być otwarte, czy zamknięte. Tutaj możemy zapisać ten nasz szablon, można powiedzieć, tych ustawień, tak aby on nam gdzieś tam nie zginął. Możemy później oczywiście nim zarządzać, tym szablonem, tymi ustawieniami, przepraszam. I przechodzimy sobie już do punktu czwartego naszego importu produktów z hurtowni dropshipping w pliku XML. Tutaj unique identyfikator każdego tego produktu. Tutaj rekomenduję kliknąć po prostu auto detect i ten importer zrobi to za nas, zrobi to zazwyczaj dobrze. Dalej mamy właśnie taką fajną, ciekawą opcję scheduling opcję, czyli opcję planowania, no na przykład aktualizacji tego naszego pliku, bo możemy ustawić, aby oczywiście stany czy same produkty były aktualizowane. Możemy to robić automatycznie bądź manualnie. Ja tutaj w tym wypadku ustawię bez aktualizacji, natomiast jeśli chcielibyście zrobić automatyczną aktualizację waszych stanów, waszych produktów, można ustawić, kiedy ma się ta aktualizacja tychże stanów produktów w sklepie na WooCommerce robić. Do tego będzie potrzebny płatny dodatek, należy wtedy się zapisać. Tutaj wykupić subskrypcję, kosztuje ona $9 miesięcznie. Natomiast tutaj, jeśli chcecie manualną, to należy tutaj skonfigurować sobie te opcje. Dobrze, klikamy Continue, aby zakończyć nasz imporcik, klikamy Run Import i zaczynamy pobierać nasze produkty do naszego sklepu internetowego na WordPress WooCommerce z pliku XML. W zależności od tego, jak ten duży sklep jest, ile tych produktów, ile tych rekordów jest, może to potrwać kilka godzin. I tak jak widzisz, import zakończył się powodzeniem. No przy ilości prawie 18 tysięcy rekordów trwało to z przerwami prawie 2 dni. Mam nadzieję, że w sposób zrozumiały wytłumaczyłem, pokazałem właśnie, jak zaimportować plik w formacie XML lub CSV do Twojego sklepu internetowego na WordPress WooCommerce i sprzedaż w modelu dropshipping teraz w Twoim sklepie właśnie na WooCommerce wystrzeli w górę. To wszystko na dziś, trzymaj się, cześć!